Skala. Rider. Paktok. Jedyny interkom na rynku z technologią DMC. A wyprzedzającą technologię Bluetooth o lata świetlne. Dlatego, że powiększa zasięg połączenia. Zasięg ten jest także stale powiększany o nowego użytkownika, gdzie tak naprawdę w technologii Bluetooth ten zasięg był pomniejszany o nowego użytkownika. Czyli jak połączyliśmy kilka osób, to pierwsza z ostatnią mogła mieć problemy z zasięgiem, problemy z komunikacją. Jeśli główny interkom opuścił grupę, zrywało połączenie. W technologii DMC tego nie ma. Jeśli główny interkom opuści grupę, ta grupa dalej ze sobą rozmawia. 6 osób może rozmawiać jednocześnie. 15 osób może być połączonych. Coś niesamowitego. Więc prośba do was. Jeśli kupujecie interkom, gdzie 2 sztuki kosztują ponad 2000 zł, to nie łączcie go w Bluetooth. Tylko w DMC. Jak to zrobić? Po pierwsze tak. Włączamy interkomy. Czyli przytrzymujemy ten prawy przycisk. Włączony. Przy pierwszym włączeniu może wam się tutaj palić niebieska lampka. To znaczy, że próbują się połączyć w Bluetooth, nie DMC. DMC to jest zielona lampka. Żeby uzyskać zieloną lampkę, wcześniej włączyłem, przytrzymywałem te dwa przyciski, dolny i górny. Teraz jest Bluetooth. DMC. I teraz jak połączyć wszystkie interkomy razem z DMC lub gdy już macie grupę, chcecie dołączyć nowego. Jak to zrobić? Przytrzymujemy górny przycisk, ten z ikonką Wi-Fi. Przytrzymujemy, aż zacznie migać. Potem wciskamy jeszcze raz. Aż zacznie mrugać zielone, czerwone. Gdy mruga, znaczy, że można się połączyć z drugim interkomem. Przytrzymujemy górny przycisk. Aż zacznie mrugać zielone. Fioletowe na obu się zapaliło, znaczy, że się połączyły. Bierzemy następny. Przytrzymujemy. Mruga, fioletowe, połączyły się. To wszystko. To może mrugać aż do 2 minut. Zostawmy. Niech się wyłączy samo. Tak mamy skonfigurowane interkomy w technologii DMC. Dzięki.